Różaniec, różaniec, diabłu wkładamy kaganiec. Różaniec, różaniec, w piekło. Dlaczego różaniec? Ale dlaczego odmawiam różaniec, czy dlaczego różaniec się tak nazywa? Z nazwą to myślę, że to wiele osób, nie tylko ja, kojarzy, że jest to po prostu danie bukietu róż dla Maryi. I zawsze w sumie tak mi się kojarzyło, szczególnie jak byłem dużo młodszy i potrzebowałem wiele rzeczy podeprzeć swoją wyobraźnią i podpierałem, to właśnie różaniec mi się z tym kojarzył. Zresztą do dzisiaj choruję też na takie coś, żeby tak odmówić różaniec z dziećmi w październiku, żeby każdy z dzieciaków, kto powie zdrowaś Maryjo, to różyczkę złożył Matce Bożej gdzieś tam do wazonu. No i myślę, że jeszcze przyjdzie taki dzień, że to zrobimy. Więc różaniec dlatego się tak nazywa w moim odczuciu, bo jest po prostu daniem bukietu róż dla Maryi. A dlaczego ja odmawiam różaniec? No pierwsza rzecz dlatego, że dość wcześnie został mi on też zaproponowany jako forma modlitwy. Trochę dlatego, że zostałem go nauczony również w domu dzięki wytrwałości mamy, bo powiem szczerze, że jako nastolatek to nie lubiłem odmawiać różańca i była to dla mnie za długa modlitwa. A jak wyjeżdżałem na jakieś obozy, tam nie, czy na pielgrzymki, to w autokarze, to tam drugi dziesiątek to już spałem. Więc w sumie to był też dobry środek nasenny swego czasu dla mnie, żeby poradzić sobie z bezsennością, odmawiałem różaniec. Dzisiaj jest no, to taka forma spotkania się z Maryją, dla mnie bardzo ważna. Mam mocne doświadczenie tego, takie odczucie, że ona jest blisko, kiedy odmawiam różaniec, że to jest rzeczywiste spotkanie, też, że przez niego ona mnie poucza. I to jest w ogóle to spotkanie z Panem Bogiem, czy właśnie ze świętymi, ma to do siebie, że ono pozostawia wrażenie bardzo głęboko w duszy. Nigdzie na zewnątrz, ale w duszy bardzo mocne. Bardzo mocne doświadczenie. I też powiem szczerze, że dzięki różańcowi, dzięki Maryi, właśnie przez różaniec moja wiara stała się taką wiarą, którą można nazwać wiarą nadprzyrodzoną. Czyli taką wiarą, która nie potrzebuje tłumaczenia, która sama z siebie jest poznawaniem rzeczy Bożych, rozumieniem ich i przyjmowaniem tak, tego, co jest prawdą, a też przy okazji bardzo fajne odrzucaniem tego, co prawdą nie jest, tylko jest jakąś próbą zafałszowania prawdziwej wiary. I też wiara nadprzyrodzona jest taka wiara, którą się człowiek dzieli, tak? Znaczy ja dzielę się z innymi. Jest niesamowite, że czasami po prostu przez spotkanie, czasami przez nawet uśmiech czy spojrzenie Bóg przychodzi do drugiego człowieka właśnie dlatego, że tę wiarę dzięki, jak twierdzę, różańcowi. A dlaczego myślę, że dzięki różańcowi właśnie tę wiarę otrzymałem jako łaskę? Bo na początku różańca zawsze proszę Boga Ojca o dar wiary, nadziei i miłości. I stąd też tak to bardzo mocno w moim życiu właśnie wiara wiąże się z różańcem. Dlaczego jeszcze odmawiam różaniec? No również dlatego, że jest to modlitwa kontemplacyjna i taka modlitwa, w której no, przeżywam tajemnicę Jezusa razem z Maryją. Dla mnie to było odkrycie dzięki świętemu Ludwikowi Grignion de Montfort, takie jedno z najważniejszych odkryć w życiu, że Jezus potrzebował Maryi, żeby przyjść na ziemię i że ja potrzebuję Maryi, żeby pójść do Jezusa, żeby Go rzeczywiście dobrze zrozumieć, dobrze przyjąć. Ona dokonała tego najlepiej i no, jest niesamowita, tak? Maryja nic nie zostawia dla siebie, to znaczy nie jest osobą, która próbuje mną zawładnąć, ani też nie zmarnuje żadnej łaski. Wszystko pójdzie do Jezusa we właściwym kierunku, jeżeli razem z nią się modlę. A ktoś powie, no ale to po co ci to, żebyś ty się miał z kimś modlić, jak możesz modlić się sam? No ale generalnie wolę z kimś. Tak się akurat składa i to jest dla mnie też coś, czym teraz Pan Bóg mnie dotyka, że Maryja modli się ze mną. Że to jest wspólnota Kościoła, że to jest wspólnota z Matką Kościoła, tak? Tak ją Pan Jezus ustanowił, kiedy wisiał na krzyżu. Więc dlatego różaniec. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to powiem Jackowi i nagramy drugą część. Pozdrawiam wszystkich, którzy odmawiają różaniec, a tych, którzy nie odmawiają różańca, zachęcam, żeby zaczęli odmawiać, chociażby żeby się przekonać, czy w Twoim sercu pojawi się ta wiara, którą byś mógł nazwać nadprzyrodzoną.
Teraz pobłogosławię każdego, kto to ogląda. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, i mnie też. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Z Panem Bogiem. A, właśnie mi się przypomniało, więc druga część będzie od razu. Dlaczego nie mam różańca przy sobie? Ponieważ dobrze by było mieć różańc i go zaprezentować. Dlatego, że dziś oddałem go człowiekowi, który na ulicy mnie zaczepił, chciał porozmawiać, porozmawialiśmy między innymi właśnie o jego wierze, o mojej wierze, o Panu Bogu. No i wszystko zakończyło się, to nasze spotkanie, wspólną modlitwą i tym, że dałem mu różaniec, aby mógł sam modlić się i spotykać z Marią, co bardzo go ucieszyło. Alleluja. Z Bogiem. Różaniec, różaniec, diabłu wkładamy kaganiec. Różaniec, różaniec, w piekło urządzą strzelaniec.